Dzień dobry Państwu! Dzisiaj w nocy wróciłem do Polski, co oznacza, że wracają także regularne przeglądy. Dzisiaj spróbuję nadrobić te najważniejsze rzeczy, które wydarzyły się podczas mojej nieobecności, a zaczniemy sobie bezpośrednio od linii frontu, przy czym nie od samej mapy, najpierw w ramach wstępu krótkie wideo. Tutaj widzimy, jak wygląda obecnie stan. Przede wszystkim po prostu gleby na linii frontu. To brzmi dość przyziemnie, zresztą dosłownie, ale faktycznie ma ogromny wpływ na dynamikę walk. Już w tej chwili mamy końcówkę października, więc nas to zupełnie nie dziwi. Przede wszystkim na Donbasie, ale także na wielu innych odcinkach frontu zaczął się sezon na błoto, tak zwana rasputica. To oczywiście ogranicza działania. Zarówno armii, która próbuje prowadzić działania ofensywne, jak i żołnierzy, którzy się bronią, ponieważ wpływa to przede wszystkim na logistykę. Wszystkie środki transportu, które próbują dowieść do żołnierzy, czy to broniących się, czy atakujących, amunicję, wodę, jedzenie itd., mają bardzo utrudnione zadanie, a przypominam, że każdego roku coraz bardziej intensywnie tego typu środki logistyczne zwalczają drony po obu stronach, więc tutaj jeśli taka ciężarówka w pobliżu linii frontu próbuje się powoli przebijać przez błoto, staje się łatwym celem. To jest duży problem, oczekuję tutaj zatrzymania do pewnego stopnia, a przynajmniej spowolnienia. Działań ofensywnych Federacji Rosyjskiej, bo pomimo tego, że wpływa ta sytuacja na obie strony, to jednak atakować w tych warunkach wciąż jest znacznie trudniej niż się bronić. Popatrzmy sobie w tej chwili na mapę. To jest stan na 22 października. Ja tutaj znikam. Jeśli oddalimy sobie i porównamy to ze stanem, na 9 października, czyli w momencie mojego wyjazdu, to zobaczymy, że w takim dużym, szerokim planie zmieniło się bardzo niewiele. Natomiast, oczywiście, diabeł tkwi w szczegółach i możemy popatrzeć na to, co się dzieje. Jeszcze raz. 9 października, 22 października. Możemy zobaczyć, co się tutaj wydarzyło. Przede wszystkim, Zaczniemy sobie od północy, od frontu kurskiego czy w okręgu kurskim. Tutaj widzimy, że rosyjskie próby zlikwidowania tego um, przyczółka ukraińskiego na terenie Federacji Rosyjskiej jeszcze nie przyniosły sukcesu. Faktycznie tutaj możemy zaobserwować, że tereny kontrolowane przez Ukraińców, zwłaszcza w zachodniej części, trochę się skurczyły. Nie widzimy także żadnych konkretnych potwierdzeń na to, żeby Ukraińcom na przykład udało się zająć teren, który został częściowo odcięty od zaopatrzenia mniej więcej. Tak go możemy sobie wyobrazić. I przede wszystkim tutaj wydaje się, że ofensywne działania Rosjan, którzy wchodzili z Korieniewa na południe i później z zachodu na wschód, pozwoliły im zachować ciągłość dostaw do regionu Gluszkowskiego, czyli tego, który przed chwilą zaznaczałem. Tutaj mamy miejscowość Gluszkowa, od której wzięła się nazwa całego regionu. Tutaj udało im się zachować ciągłość dostaw i Ukraińcy albo nie byli w stanie, albo od początku nie planowali, tak czy inaczej nie zajęli tych terenów. Cały czas trwają tutaj dość intensywne Walki jeszcze do tego przejdziemy za chwilę, ale jeśli mówimy o żołnierzach z Korei Północnej, którzy są dużym tematem ostatnich tygodni, to wielokrotnie było wspominane, że oni mogą trafić właśnie tam. Cały czas także istnieje rosyjski przyczółek w okolicach Wowczanska, tam gdzie na początku maja Rosjanie przebili się przez granicę, otworzyli nowy kierunek, tutaj mamy do czynienia z bardzo aktywną. Stabilną sytuacją, jest aktywna, ponieważ cały czas toczą się tutaj zacięte walki, ale stabilna, bo żadna ze stron nie zyskuje żadnych poważnych terytorialnych zdobyczy. Natomiast sytuacja wygląda niepokojąco w okolicach miejscowości Kupiansk. Tutaj ją zaznaczam kursorem. Jeśli sobie popatrzymy na mapę sprzed mojego wyjazdu, to zobaczymy, że tutaj do rzeki zostało Rosjanom bardzo niewiele. Wtedy mogliśmy mówić o około dwóch kilometrach. Dzisiaj już Rosjanie znajdują się praktycznie nad samą rzeką. Tutaj oczywiście Deep State nie zaznacza rosyjskich pozycji na samym brzegu. Brakuje tu około 300 metrów szarej strefy, tak czy inaczej żadna ze stron według deep state'u nie kontroluje tego Pasa przy samej wodzie bezpośrednio, ale niemal na pewno tutaj ukraińskich pozycji też nie ma, więc efektywnie możemy stwierdzić, że ukraińskie zgrupowanie na wschód od rzeki Askol zostało rozcięte na dwie połowy. I oczywiście, przede wszystkim, trudna jest sytuacja na północ od tego nowego rosyjskiego przyczółka, czyli zaznaczam to w tej chwili mniej więcej na mapie, mniej więcej w ten sposób. Tu przede wszystkim powstają pytania na temat tego, jak wygląda ukraińskie zaopatrzenie dla sił w Kupiansku. Oczywiście mówimy tutaj o terenach, które znajdują się pod ostrzałem od już w tej chwili lat. Mamy do czynienia z oczywiście dość sporą rzeką, która prawdopodobnie stanowi... Przeszkodę dla ukraińskich operacji logistycznych, jednak biorąc pod uwagę to, że choćby rok temu, jesienią, tam się toczyły bardzo intensywne walki w bardzo podobnych warunkach, raczej spodziewam się, że tutaj Ukraińcy są w stanie efektywnie zaopatrywać swoje zgrupowanie. Dodajmy przy tym, że jeśli tutaj dojdzie do sytuacji krytycznej, niemal na pewno Obrona ukraińska zatrzyma się na samej rzece Askol, której przebieg tak mniej więcej tutaj zaznaczam. Do tego punktu dalej znajduje się rozlewisko, większy zbiornik wodny tutaj. Operacje desantowe przez ten zbiornik wodny są praktycznie nierealne. Natomiast jeśli Rosjanie faktycznie zlikwidują, to ukraińskie zgrupowanie, przy czym mówię tutaj o terenie, wyprą żołnierzy, a nie o faktycznej likwidacji zgrupowania, czyli o ich na przykład wzięciu do niewoli czy jakiejś innej eliminacji, tutaj prawdopodobnie Ukraińcy w takiej krytycznej sytuacji wycofają się do rzeki i niemal na pewno będą w stanie prowadzić skuteczne operacje obronne na linii rzeki. Choć oczywiście byłaby to poważna strata terytorialna, bo także dla Ukraińców dalsze działania ofensywne byłyby bardzo utrudnione, jeśli musiałyby się zacząć one od przekraczania rzeki. Tak czy inaczej, Tutaj walki trwają. Konstantin Maszawiec, jeden z bardziej znanych i solidnych ukraińskich analityków, pisze, że Rosjanie faktycznie mają niemałe zgrupowanie sił na tym odcinku frontu, ale wyraźnie mniejsze niż to na kierunku pokrowskim. Cały czas mamy także intensywne walki w okolicach miejscowości Chassifiar i na południowy zachód od Bachmutu. Jeśli chodzi o fiar, tutaj możemy zobaczyć sytuację. Tak sobie to ustawmy i porównajmy to do sytuacji sprzed około dwóch tygodni. Tutaj co widzimy? Przede wszystkim marsz Rosjan wzdłuż drogi na miejscowość Konstantyniwka. Oczywiście Konstantyniwka jest za zakrętem tutaj. W ten sposób niemniej możemy tak to określić jako drogę na Konstantyniwkę, bo to jest najważniejsza, duża miejscowość w tym kierunku. Tu zobaczcie, oni się przesunęli na południe od Czasifiaru kawałek takiego występu to oczywiście nie jest sytuacja o znaczeniu strategicznym jednak jeśli popatrzymy na mapę satelitarną to zobaczymy że Rosjanie w ten sposób wychodzą na południową flankę czasifiaru i może mieć to w przyszłości znaczenie zwłaszcza że udało im się zaczepić po zachodniej stronie kanału Tutaj i kawałeczek dalej na północ. Tutaj widzimy już dość spore przyczółki. W zasadzie można powoli stwierdzać, że. Sam kanał jako przeszkoda terenowa przestaje mieć znaczenie, bo licząc razem z tym przyczółkiem na drodze na Konstantyniwkę, Rosjanie już mają przynajmniej trzy punkty, w których mogą w miarę bezpiecznie przeprawiać się przez kanał i prawdopodobnie będą je wykorzystywać dalej, żeby budować swoją obecność na zachodnim brzegu i dalej walczyć o czas i fiary. Sytuacja pod Klisijewką, Andriiwką, Kurtiumiewką, także jest aktywna. Także tutaj ukraińscy żołnierze zgłaszają, że trwają intensywne próby Rosjan, żeby się przedzierać w głąb ukraińskich pozycji. Ale nie widzimy tutaj żadnych poważnych zmian terytorialnych, które mogłyby wskazywać na istnienie zagrożenia. Dla tych pozycji w najbliższym czasie. Porównajmy sobie, jak wyglądał Toreck i Nowy Jork i ta okolica frontu. Tu widzimy, jak próbują Rosjanie otoczyć Toreck od południa. Przesuwamy się także na mapie sprzed około dwóch tygodni. Tu widzimy przede wszystkim na północny zachód od Nowego Jorku. Tutaj zaznaczona już była szara strefa. A tu widzimy. W podobnym miejscu, w okolicy miejscowości Sucha Balka, tutaj zaznaczam ją kursorem, bo wiem, że nie wszyscy czytają bukwy, tutaj widzimy Sucha Balka w tym miejscu i faktycznie Rosjanie się przesunęli mniej więcej w tym kierunku. Jest to oczywiście jak na około dwa tygodnie niewielki ruch, ale trzeba go zarejestrować, walki o Toreck cały czas. Przepraszam Państwa. Walki o Toreck cały czas trwają. Idziemy dalej, jak wygląda sytuacja na tak zwanym kierunku pakrowskim. Czemu tak zwanym? Ponieważ marsz na sam pakrowsk jest praktycznie niezauważalny przez te dwa tygodnie. Zobaczmy dla porównania. Tutaj Nowogrodiwka i Grodiwka znajdowały się na szpicy rosyjskich sił, i w tej chwili wygląda to bardzo podobnie. Chrodiwka. Nowochrodivka i dalej walki oczywiście o Selidowe. Tutaj widać postępy Rosjanie, jeśli popatrzycie tutaj Wisznewe, Selidowe. Tutaj przesunęli się kawałek na zachód od Cukuryny i próbują iść z tych pozycji mniej więcej w ten sposób na północ, żeby Selidowe okrążać. Cały czas nie wygląda na to, żeby miejscowość Selidowe była Zagrożona szybkim upadkiem, a jest ona krytyczna, żeby Rosjanie z powrotem mogli maszerować na sam Pokrowsk. Natomiast tutaj widzimy także sytuację w okolicach Kurachiwki i Kurachowe. Tu zmieniło się wiele, dlatego właśnie nazywam to tak zwanym kierunkiem pakrowskim. W tej chwili jest to w zasadzie bardziej kierunek kurachowski, bo tam. Na miejscowość Kurachowe, pokazuje ją kursorem. W tej chwili na niej skupiają się rosyjskie wysiłki ofensywne. I jeśli porównamy sytuację, to widzimy, że tu faktycznie się zmieniło. Tu mamy sytuację sprzed dwóch tygodni. Przede wszystkim Rosjanie wtedy byli tylko czasem obecni przy zbiorniku wodnym. Tutaj zaznaczona jest szara strefa, która oznacza, że Kontrola jest nazwijmy to w ten sposób zmienna. Raz tu się pojawiali żołnierze rosyjscy, raz ukraińscy. Nie było jasne, kto kontroluje ten teren. Ewentualnie nikt go nie kontrolował. Tutaj z kolei widzimy, że Rosjanie już mają pozycję nad zbiornikiem wodnym, zarejestrowane przez Deep State i prawdopodobnie w najbliższym czasie przesuną się wzdłuż północnego brzegu tego zbiornika. I zajmą ten teren w całości, co pozwoli im prawdopodobnie dalej atakować na kurachowe i prawdopodobnie także ostatecznie zająć ten fragment terenu. Jeśli w ciągu ostatnich dwóch, trzech miesięcy widzieliście materiały pokazujące kolumny rosyjskiego sprzętu ciężkiego, szturmującego ukraińskie pozycje, to jest bardzo duża szansa, że widzieliście właśnie próby szturmu kurachowe, tam Rosjanie zużyli ogromną ilość sprzętu pancernego. Jeśli popatrzymy na wydarzenia na kierunku wuchledarskim, to tutaj Rosjanie nie przesunęli się szczególnie daleko. Zajęcie wuchledaru, który znajduje się w tym miejscu, nie doprowadziło do katastrofy na linii frontu, choć faktycznie pewne przesunięcia tutaj obserwujemy. O ile wcześniej już Rosjanie około dwóch tygodni temu znajdowali się w okolicach Kateryniwki, tutaj w tak, teraz możemy mówić o pewnego rodzaju wyrównaniu linii frontu, ale cały czas istnieją tutaj ukraińskie pozycje, które się bronią. Można więc stwierdzić, że przez ten czas od 9 października zmieniło się dość dużo, jednocześnie cały czas jest to dokładnie taka sama sytuacja jak przed moim wyjazdem, co oznacza, że Rosjanie dalej... Pełzają ponosząc ogromne straty, i dodatkowo w tej chwili jeszcze natykają się na problemy natury pogodowej. Nic nie wskazuje w tej chwili na to, żeby sytuacja bezpośrednio na linii frontu w najbliższym czasie mogła się zmienić w sposób krytyczny i szybki, dla którejkolwiek. Ze stron. Przyznam szczerze mówiąc, że po tym, co się wydarzyło w okręgu kurskim, po tym jak Ukraińcy stworzyli przyczółek na terenie państwa rosyjskiego, liczyłem na to, że tą jesienią faktycznie uda się przeprowadzić jeszcze jakąś podobną operację ofensywną gdzieś na terenach okupowanych Ukrainy. W tej chwili, kiedy widzimy, co się dzieje, jeśli mowa o pogodzie, o błocie, to Szansa na to, że jeszcze czekają nas takie niespodzianki, drastycznie spada. Jest to pewnego rodzaju zawód, jednak nie będę tutaj absolutnie wytykał tego ukraińskiej armii. W tej chwili wydaje się, że wciąż realizuje ona swoje podstawowe zadanie, czyli wykrwawia armię rosyjską. I to jest bardzo ważny temat. Przejdźmy tutaj. Jeszcze do takiego ilustracyjnego materiału, tu widzimy, że Rosjanie nie porzucili swojej standardowej taktyki. To jest materiał z 20 października, wtedy opublikowany, prawdopodobnie nagrany jeszcze parę dni wcześniej, pokazujący, że Rosjanie stosują cały czas dokładnie te same metody z tymi samymi rezultatami. To, że armia rosyjska się powoli wykrwawia, nie jest dla nikogo żadnym sekretem. Zresztą armia ukraińska dokładnie tak samo traci każdego dnia ludzi. Tutaj pytanie brzmi tylko, kto ich traci szybciej i kto ich w stanie jest bardziej efektywnie uzupełniać. Ważnym tematem w ciągu ostatnich dwóch tygodni były. Nazwijmy to w ten sposób dostawy siły żywej z Korei Północnej. Ta sytuacja przerosła już od plotki do bardziej konkretnego tematu. Na danym etapie mamy szereg oficjalnych ukraińskich wypowiedzi dotyczących tego, że Rosjanie wyślą na front dwie brygady wojsk północno-koreańskich. Były nawet materiały, które miały pokazywać elementy, nazwijmy to szkoleniowo-organizacyjne z żołnierzami północno-koreańskimi w rosyjskich centrach szkoleniowych. Tutaj jeden z takich materiałów, oczywiście jeśli ktoś będzie chciał się przyjrzeć, to zostawiam go w opisie, w sekcji z linkami. Pojawiają się doniesienia o tym, że to siły specjalne Północno-koreańskie zostaną wysłane. Niewiele wiemy o zdolnościach bojowych północno-koreańskiej armii. Do, dostępne są tutaj przede wszystkim materiały propagandowe północno-koreańskie, które oczywiście kreują tę armię na jedną z najsilniejszych na świecie, ale mówimy o totalitarnym reżimie, który, jak każdy tego typu organizm, kłamie jak najęty, a armia północno-koreańska od. Pokoleń już w tej chwili nie brała udziału w żadnym faktycznym, dużym konflikcie i nie mamy żadnego, żadnych podstaw twierdzić, że żołnierze północno-koreańscy będą działali w sposób skuteczny na linii frontu. Korea Południowa w odpowiedzi rozważa bezpośrednie dostawy sprzętu i amunicji do Ukrainy. Ukraina już od długich miesięcy walczy między innymi południowo-koreańskimi pociskami artyleryjskimi, ale zawsze były one albo kupowane przez państwa trzecie, europejskie, albo wysyłane do Stanów Zjednoczonych które dzięki temu, że miały dostawy amunicji południowo-koreańskiej, to mogły wysyłać swoje pociski artyleryjskie Ukrainie, a w tej chwili Korea Południowa rozważa, by te dostawy stały się dostawami bezpośrednimi. Mamy także informacje o tym, że być może w Ukrainie pojawią się południowo-koreańscy obserwatorzy, którzy mieliby przede wszystkim rejestrować obecność żołnierzy północno-koreańskich na tym teatrze działań i także na przykład pomagać przesłuchiwać jeńców. Faktycznie, udział, bezpośredni udział Korei Południowej w dostawach uzbrojenia dla Ukrainy byłby dużym wydarzeniem. Dlaczego? Południowa Korea jest państwem bardzo nowoczesnym, jeśli mówimy o przemyśle, zwłaszcza przemyśle zbrojeniowym, jest państwem, które bardzo poważnie traktuje swoje własne bezpieczeństwo. Przypomnijmy, że po wojnie koreańskiej Półwysep Koreański, który stanowił jedno, jedną całość politycznie, został podzielony na dwie części, komunistyczną północ i demokratyczne południe, które cały czas żyje w strachu przed ponowną wojną z Koreą Północną, co oznacza, że ich armia cały czas znajduje się na wysokim poziomie gotowości bojowej, a ich przemysł uzbrojeniowy aktywnie opracowuje i produkuje nowe systemy uzbrojenia, które są także eksportowane chociażby do Polski, co pokazuje, że tego typu dostawy byłyby jak najbardziej możliwe. I oczywiście, jeśli Korea Południowa będzie mogła obniżyć potencjał wojskowy, wojenny Korei Północnej, pomagając Ukrainie, to jest, jak mi się wydaje, duża szansa na to, że się na coś takiego zdecydują. Jeszcze dodajmy, pojawiły się po drodze doniesienia o tym, że w okręgu orłowskim w Rosji została trafiona przez ukraińskiego drona baza, w której znajdowali się Północno-koreańscy żołnierze, jednak nie mamy żadnych potwierdzeń, które by udowadniały, że faktycznie tak było. Dalej mamy ciekawy, choć drobny szczegół w gruncie rzeczy, ale postanowiłem go włączyć do tego przeglądu, ponieważ w tej chwili naloty szachedowe. Stanowią w zasadzie codzienność, stały się w ostatnich miesiącach jeszcze bardziej masowe. Tutaj widzimy opublikowany przez Rosjan materiał pokazujący, że szachedom zamontowano kamery wraz oczywiście z całą aparaturą, która, która pozwala na wysyłkę tego obrazu do rosyjskich operatorów. Szachedy przelatują nad ogromnymi połaciami Ukrainy, zanim dolecą do celu. Tego typu ulepszenie może pozwolić wykorzystywać je nie tylko jako narzędzie do nękania przeciwnika, ale także jako element zwiadu. Oczywiście one nie krążą, nie szukają tego celu, tak jak typowe drony zwiadowcze, jednak dostarczą dużego masywu informacji w ten sposób rosyjskiej stronie, co także może okazać się niebezpieczne. Z drugiej strony Ukraińcy pokazali nowego drona stworzonego specjalnie do walki z właśnie dronami typu Shahed. Tutaj Dzikie Szerszenie, jedna z grup dronowych ukraińskich pokazała taką konstrukcję. Nie jest to konstrukcja zupełnie niespotykana, ale faktycznie dość rzadka. Wygląda to jak połączenie kwadrokoptera i bomby lotniczej. Na szczycie tego, nazwijmy to w ten sposób, kadłuba widzimy tutaj szklaną kopułę, za którą ukrywa się kamera, która pozwala namierzyć takiego szacheda i zaatakować go. Z powietrza. Zobaczymy, jak w praktyce uda się coś takiego wykorzystać. Jednak cały czas widzimy, że próbują Ukraińcy zastępować drogie rakiety przeciwlotnicze różnego rodzaju dronami produkowanymi miejscowo. Tu jest bardzo ciekawy news z 17 października, i czytamy tutaj: źródłem jest kanał telegramowy Baza. Nieznani sprawcy rozgromili zakład produkcyjny części dla śmigłowców w Sankt Petersburgu. Sześciu zamaskowanych sprawców wdarło się do zakładu produkującego części do śmigłowców, wojskowych rosyjskich śmigłowców i po prostu w sposób żywiołowy zaczęli niszczyć sprzęt produkcyjny. Normalnie młotkami, narzędziami go masakrować. Dlaczego, kto to zrobił, po co, czy to są wewnętrzne rozgrywki w rosyjskim przemyśle zbrojeniowym, czy to jest jakaś akcja dywersyjna strony ukraińskiej, póki co nie jest to jasne. Dodajmy tutaj, że news jest faktycznie z 17, ale wydarzenie to miało miejsce 14 października. Przy okazji warto powiedzieć, że cały czas ukraińskie działania dywersyjne także mają miejsce. Przez ten czas mojej nieobecności między innymi zabito oficera rosyjskiego w Ługańsku. Był też podobny przypadek w samej Rosji. Tego typu rzeczy cały czas się dzieją, że tak to ujmę. Mamy aktualizację na temat spotkania w formacie Ramstein, które się nie odbyło wbrew planom na początku października. Tutaj przypomnę, że mieli być obecni prezydenci wielu krajów wspierających Ukrainę, jednak Joe Biden i jego administracja uznali, że w obliczu tragedii związanej z huraganami w Stanach Zjednoczonych. On tę wizytę odwoła. Zdecydowano, że ostatecznie to spotkanie się nie odbędzie, jednak dowiedzieliśmy się, że najważniejszym elementem publicznym tego spotkania miało być ogłoszenie nowego dużego pakietu niemieckiej pomocy dla Ukrainy. To zostało już zrobione i faktycznie nie ma już potrzeby organizować takiego dużego spotkania na tym etapie, a robocze prace nad kolejnymi pakietami pomocy trwają cały czas i bez spotkań na wysokim szczeblu. Choć oczywiście szkoda, bo jednak tego typu rozmowy na poziomie głów państw mogłyby przynieść jakiegoś rodzaju ważne decyzje. Dalej mamy oficjalny komunikat ukraińskiego sztabu generalnego, który informuje nas, że w czterech centrach szkoleniowych wdrożono już nowe procedury szkoleniowe zmobilizowanych rekrutów, którzy będą się przygotowywać do wojny nie miesiąc, a półtora miesiąca. Te dwa tygodnie to nie jest różnica, która odmieni sytuację w sposób drastyczny, ale wciąż uważam, że jest to pozytywna zmiana. Wciąż sześć tygodni to za mało, żeby uznać, że człowiek jest przygotowany na wojnę, ale wciąż te dodatkowe dwa tygodnie mogą zrobić różnicę. Ważnym tematem w ostatnich tygodniach jest tak zwany plan Zelenskiego i tutaj zarówno media zachodnie, jak i ukraińskie i rosyjskie bardzo szeroko ten plan omawiają. Osobiście uważam, że jest to w dużym stopniu pozbawione sensu. Dlaczego? Dlatego, że tego typu komentarze są skupione na publicznej części planu tej części, która została ogłoszona i tutaj przede wszystkim ten plan faktycznie do pewnego stopnia przypomina koncert życzeń. Plan zakłada po prostu wzmocnienie wsparcia zachodniego, sojuszniczego, zagranicznego wsparcia dla Ukrainy, która chce dodatkowych dostaw, co oczywiście nikogo nie dziwi w tej sytuacji, kiedy obywatele Ukrainy każdego dnia giną. Zadaniem prezydenta jest motywować, Świat do pomocy, w odpowiedni sposób prosić o te środki, udowadniać, że wspieranie Ukrainy ma sens, i tak dalej. Oczywiście stawia to Zelenskiego w pozycji żebraka, co wielu mu wypomina, jednak w tej sytuacji uważam, że wykonuje on swoje obowiązki wobec swojego narodu w sposób, który możemy określić jako przynajmniej poprawny, jeśli nie jakoś lepiej, po prostu sytuacja zmusiła go do tego rodzaju, jak to złośliwi określają, żebrackiej działalności. Natomiast tutaj mówimy przede wszystkim, tak jak wspomniałem, o publicznej części planu. Tam są jeszcze niejawne protokoły i to jest tak naprawdę to, co jest najważniejsze. Prawdopodobnie tam znajdują się plany dotyczące sposobów wykorzystania takiego uzbrojenia, w tym uzbrojenia dalekiego zasięgu. To jest istotne. Wykorzystania rezerw, które Ukraina prawdopodobnie stara się budować. To jest istotne. Sposobów na to, jak przeczekać Rosję do momentu, w którym y, liczba krytycznych problemów wewnątrz Rosji y, osiągnie jakiegoś rodzaju masę krytyczną. Tego Typu elementy planu zelenskiego pozostają niejawne i osobiście uważam, że po prostu w tej chwili mamy zbyt małą wiedzę, żeby tutaj w jakiś sposób ten plan oceniać. Bo wszystko, co ważne, zostało przed nami ukryte, co jest absolutnie zrozumiałe, więc ja nie będę poświęcał zbyt wiele czasu na ten temat. Wystarczy, że zaznaczę, że faktycznie to tego typu rozmowy miały miejsce i prawdopodobnie tego typu rozmowy okażą się ważne przede wszystkim po tym, kiedy zostanie już w najbliższej przyszłości wybrany nowy amerykański prezydent i ten plan bardzo prawdopodobne, że w dużym stopniu jest swojego rodzaju przygotowaniem na rozmowy z nowym amerykańskim liderem, który będzie miał gigantyczny wpływ na dalszy przebieg działań bojowych. Jeszcze tutaj na koniec dwa ważne wydarzenia w Gruzji. Niedługo będziemy mieli wybory parlamentarne, którym towarzyszą duże demonstracje uliczne zwolenników prozachodniego kursu dla Gruzji proeuropejskiego kursu, ale oczywiście w tej chwili władzę w Gruzji sprawuje partia, która jest silnie prorosyjska i istnieje duża szansa na to, że na wyborach dojdzie do typowo rosyjskich naruszeń. Będziemy obserwować tę sytuację, choć oczywiście w takich przypadkach chciałbym Państwa skłaniać do tego, żeby szukać także informacji w źródłach eksperckich dotyczących konkretnie Gruzji, czy ogólnie Kaukazu. Ja oczywiście cały czas jestem blisko tych tematów, ale przede wszystkim jestem specjalistą od Rosji. I jak wielokrotnie wspominałem, kończyłem kierunek, który się nazywał Kultura Rosji i Narodów Sąsiednich i my się tam skupialiśmy przede wszystkim na Rosji, Ukrainie i Białorusi, ale z największym naciskiem na Rosję. Tak czy inaczej, to, w którą stronę pójdzie Gruzja, może być istotne także dla wydarzeń wojennych. Jak wiemy, Gruzja jest takim państwem wahającym się pomiędzy Europą i Rosją, i tutaj kolejne zdecydowane oderwanie się takiego państwa od Rosji mogłoby mieć pozytywny skutek, choć z drugiej strony widzimy, że Gruzja już przynajmniej dwukrotnie się Silnie od tej Rosji odcinała, a jednak istnieją tam siły, które z powrotem ją do Rosji pchają. Podobnie sytuacja do pewnego stopnia wygląda w Mołdawii. Tutaj mieliśmy do czynienia z podwójnymi głosowaniami. Z jednej strony wybory prezydenckie, jesteśmy po pierwszej turze i obecna pani prezydent Maja Sandu zdobyła przewagę, ale niewystarczająco dużą, żeby wygrać w pierwszej turze, więc będzie tura. Druga natomiast jednocześnie odbyło się głosowanie w referendum na temat proeuropejskiej ścieżki Mołdawii i tutaj bardzo niewielką różnicą głosów w dużej mierze dzięki okręgom wyborczym znajdującym się za granicą 50%, 50 i 46 setnych głosujących wsparło proeuropejskie ambicje Mołdawii. Jak widzicie przewaga jest bardzo niewielka i choć tutaj nie zarejestrowano oszustw wyborczych, to jednak są zarejestrowane przypadki, które wskazują na to, że Rosja po prostu wyborców przekupywała. Po prostu tworzyli sieci, w tym w sieciach społecznościowych, szukali ludzi, którzy byli gotowi zagłosować zgodnie z rosyjskim interesem za pieniądze. Biorąc pod uwagę, jak biednym krajem jest Mołdawia, nie dziwię się, że tamtejsi wyborcy faktycznie byli gotowi na tego typu na tego typu przekupstwo. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Tak jak wspomniałem, teraz znowu będziemy się widywać regularnie. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.